Chwała Panu Bogu. Mając w pamięci to, co przed chwilą też było mówione, chciałem ja się z Wami pewną rzeczą podzielić. Pewnym fragmentem, na początku świadectwem, dzięki Bogu za to, że mogę tu być z Wami. Kiedy jechałem tutaj na to miejsce, to przeżyłem taką rzecz, że jechałem lewym pasem, na prawym pasie ktoś się zatrzymał, nie jechałem jakąś dużą prędkością. Na prawym pasie ktoś się zatrzymał i w pewnym momencie nie zajrzał ten, który stał za nim, w lewe lusterko i wjechał na mój pas. Powiem Wam szczerze, chwilę wcześniej radosny, szczęśliwy, śpiewałem w całym samochodzie, po prostu wydzierałem się w tym samochodzie, szczęśliwy, że mam Jezusa i zaraz taka w sumie próba. Co zrobisz? I chwała Panu za to, że On w pewnym momencie bierze kierownicę i prowadzi samochód, bo wziął tą kierownicę przy krawężniku, może nie wiem, milimetry. W każdym razie nie odbiłem się od tego krawężnika, ale było bardzo blisko. Już myślałem, że lecę na krawężnik i od niego się odbijam. Ale w każdym bądź razie wjechałem ten człowiek, aż się zatrzymywał się. Nie zatrzymał się chyba do końca, bo jadałem też po hamulcach. I spojrzałem w lusterko, on się też zatrzymywał, przyhamował ostro i tego. No i w każdym razie za chwilkę miałem takie pytanie, zrodziło się, co zrobisz teraz? Będziesz śpiewał cały czas dalej, tak samo? Czy co? Czy będziesz śpiewał ciszej, czy jak? Chwała za to Jezusowi, że Pan pomaga i można było śpiewać jeszcze głośniej. I to jest najpiękniejsze, że w rezultacie Pan nas naprawdę strzeże, że zachowuje. Różnie mogłoby być. Mogłoby być tak, że byłoby jakieś niewielkie otarcie, że marnowałbym tam może czasu trochę. Może by było jeszcze inaczej, ale wiecie, największą radością było to, że mogłem dalej śpiewać Jezusowi. Że nie zmieniło to jakby, w ta sekunda nie zmieniła mojego serca, ale Pan chciał dalej słyszeć właśnie śpiew uwielbienia. Otwórzmy piątą księgę mojżeszową. I też jeszcze raz chciałem powiedzieć, że cieszę się, że jestem z Wami, naprawdę. Wiem, że w tygodniu niestety nie udało mi się być, ale cieszę się, że dzisiaj mogę tutaj być, mogę śpiewać z Wami pieśni, słuchać Jego Słowa, Bożego Słowa, też modlić się. Chwała Bogu. 8 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które Ci dziś nakazuję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez to 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana Boga twego, chodząc jego drogami i okazując mu zbożną cześć, gdyż Pan Bóg Twój wprowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego Ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza, a z której gór będziesz wydobywał miedź. Co tutaj widzimy na samym wstępie? Widzimy na samym wstępie już takie zdecydowane przykazanie naszego Boga Wszechmogącego co do Izraela. I widzimy tak od początku, aby przestrzegali przykazań. Tu nie było miejsca na
to, żeby oni mogli się nad tym zastanowić, czy będą, czy nie będą. To był jasny, ścisły, można powiedzieć, rozkaz. Ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili na tym drugim fragmencie, drugim wersecie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Wiecie, to można by było powiedzieć zastanawiające. To jest przecież, będziesz miał w pamięci całą tą drogę, którą szedłeś, wszystko to, jak mówi nawet ten trzeci werset, wszystko to, co przeżywałeś, nie tylko to dobre, tylko również to, co było wynikiem właśnie Twojego nieposłuszeństwa. To również będziesz miał w pamięci. Będziesz pamiętał całą tą drogę, aby wchodząc do tego miejsca obiecanego, pamiętać o tym, jakim jesteś człowiekiem, jak Bóg cię przez te wszystkie rzeczy prowadził, skąd cię wywiódł i dlaczego tyle musiałeś iść. Można powiedzieć, Izrael miał to mieć cały czas w pamięci. On nie mógł sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, no Panie Boże, zapomniałem. No Panie Boże, jest to ulotne, że po prostu już nie pamiętam o tym, co się działo. Bóg powiedział, nie, masz o tym pamiętać. Masz o tym pamiętać. Mi się wydaje, jestem tego pewny, że w nas musi rzeczywiście być taka sama pamięć. Czy jesteśmy w stanie tą pamięć zrodzić z siebie samych? Nie. Ale Bóg nam daje tą pamięć, jeśli rzeczywiście strzeżemy Jego słów. On nam przypomina nasze lekcje, które przeżyliśmy na przestrzeni tych lat, w których chodzimy z Chrystusem. On nam przypomina i dzisiaj. Na zasadzie takiej, że nieraz jest tak, że nawet nie powtarza się cała ta lekcja, ale powtarza się to, ten wniosek z tej lekcji. Naprawdę, że nieraz jest tak, że Bóg nam przypomina pewne wnioski. Tak też to wygląda w Słowie Bożym. Kiedy też Słowo Boże mamy zwiastowane, to jakby widzimy, że w pewnym momencie dostajemy już wnioski. Nie dostajemy z powrotem tej samej wykładni Słowa Bożego, ale dostajemy pewne wnioski. Po co? Po to, żebyśmy pamiętali. Ale żebyśmy pamiętali o tym jeszcze bardziej, musimy to łączyć z tą drogą, którą przeszliśmy. Jeśli podczas naszej drogi nie będzie żadnych doświadczeń, z którymi byśmy to połączyli, żadnych przeżyć, z którymi byśmy to łączyli, to niestety, ale bardzo dużo z tego umknie. Musimy mieć doświadczenia, musimy mieć przeżycia. Najlepiej mieć te najpiękniejsze. Najlepiej mieć te przeżycia z posłuszeństwa Chrystusowi. Ale nawet jeśli takie się pojawią, w których leżymy przed Panem Bogiem, to lepiej też również o nich pamiętać, po to, żeby się one nie powtarzały. Ale też musimy łączyć to słowo z różnymi rzeczami. Nawet to słowo, które słyszymy, zachęty, musimy łączyć również z tymi doświadczeniami, które może przeszliśmy, żeby z powrotem nie wchodzić w te same miejsca. Musimy przypomnieć sobie, byłem już w tym miejscu, wiem, jakie poniosłem konsekwencje, wiem, ile straciłem. Nie chcę wchodzić z powrotem w to samo miejsce. Nie chcę z powrotem. Jeśli słyszę słowo zachęty, żeby chodzić w świętości, to wiem również w tym słowie, że jest ukryte to, że nawet w tych dniach, kiedy szedłem swoją drogą, kiedy gdzieś utraciłem tą świętość, to nie chcę z powrotem już do tego wracać. Nie chcę z powrotem tak żyć. Dlaczego? Dlatego, żeby rzeczywiście już nie marnować czasu na tej ziemi. A dwa, żeby móc więcej się nauczyć tych dobrych rzeczy. Bo w tym czasie, kiedy te złe rzeczy muszę z powrotem przeżywać, te rzeczy, które są z powodu mojego nieposłuszeństwa, w tym czasie mógłbym doświadczać Chrystusa w tym pięknym wymiarze posłuszeństwa. W tym czasie, wiecie, to jest tak, się mówi, że jest tylko jeden czas, że albo przeżywam coś pięknego z Chrystusem w tym czasie, albo też po prostu muszę cały czas powtarzać tą samą lekcję. Chwała Bogu za to, że można być rzeczywiście człowiekiem, u którego w życiu powtarzają się te lekcje. I Pan jednak tego człowieka doprowadzi do końca. Ale można być człowiekiem, który wykorzysta to życie na tych piękniejszych lekcjach. I rzeczywiście przez to będzie błogosławieństwem dla siebie i dla innych. Ale ma o tym pamiętać. Dlatego Bóg na początku powiedział to do nich, a później pokazał mu te wszystkie rzeczy, których On powiedział, że Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swojego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie.
zobacz, że tak naprawdę podczas tego wszystkiego, co wydawało się, że cię zniszczy, że podczas tego wszystkiego, że wydawało się, że wszystko na tobie, że padniesz, że po prostu padniesz z utraty zdrowia, z utraty tego, co wiesz, co jesteś ubrany, po prostu będziesz jednym wielkim pożałowania godnym człowiekiem, to jednak Pan cię podźwignął, On dbał o twoje rzeczy. On dbał o twój byt w tym czasie, kiedy wydawało się, że nie powinno to już w ogóle funkcjonować. On dbał o ten byt. I właśnie po to, aby zrozumieć, że jak ojciec ćwiczy swojego syna, tak on wtedy ćwiczył ten lud. Czy można zapomnieć o tym, co się wyćwiczyło już? To jest prosta rzecz. Czy zapomina się o chodzeniu? Czy musisz sobie cały czas przypominać prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa? Jak się kiedyś nauczyłeś i przez całe życie sobie tak mówić, ta noga do przodu, ta noga do tyłu, ta noga do przodu, ta noga do tyłu? Nie. Jeśli cały czas rzeczywiście funkcjonujesz, jeśli cały czas funkcjonuje, to wtedy to pewne rzeczy rzeczywiście wychodzą już z tego, co się nauczyłem. Z tego, co rzeczywiście, jak żyję, jak chodzę, jak to funkcjonuje we mnie. Naprawdę, niech Pan nam pomoże, Pan przez to zachęca mnie, abym rzeczywiście zobaczył, że przez te wszystkie rzeczy, że to, co Pan mnie uczył i co mnie uczy, że to wszystko musi naprawdę mieć ten szacunek do Ojca, ale dwa, to musi być świadomość tego, że On ćwiczy swoje dzieci, że On będzie ćwiczył swoje dzieci, bo kocha nas i On chce nas ćwiczyć po to, żebyśmy rzeczywiście, kiedy weszli do tej ziemi, już nawet nie tutaj na tej, można powiedzieć, kuli ziemskiej, gdyż ona będzie zniszczona, jak jest powiedziane w Słowie Bożym, ale weszli do tego miejsca, które Chrystus nam przygotował. Po to musimy być teraz w tym ćwiczeniu Ojca, tak zupełnie Jemu oddani. Tak rozumieć to, wiecie, zrozumieć to, dlaczego Ojciec ćwiczy swoje dziecko. To nie jest tylko to, co nam się wydaje teraz. Wychowanie względem tego świata, względem tego, co widzimy wokół, w otoczeniu. To nie jest to. Wielu z nas, rodziców, myślę, że wszyscy z nas, rodzice, odważyłbym się powiedzieć, popełniliśmy błędy, które dzisiaj wielokrotnie chcielibyśmy odwrócić i pomyślelibyśmy sobie, że pewne rzeczy byśmy zmodyfikowali. Pewne rzeczy zrobilibyśmy inaczej. A tutaj możemy mieć pewność, że ten ojciec, ten doskonały wychowawca, ćwiczy swojego syna w doskonałości, swoją córkę. Tylko czy mu się poddamy? Największą, jak sami obserwujemy na tej ziemi, co jest największą przeszkodą w ćwiczeniu? Co jest największą przeszkodą w ćwiczeniu syna? Co? Jego krnobrność, jego pycha. Największa przeszkoda w ćwiczeniu. Oczywiście też zmierzenie się ojca z tym, jak to uczynić. Ale największą przeszkodą jest to właśnie, kiedy człowiek jest pyszny. Kiedy człowiek nie daje sobie powiedzieć. Kiedy człowiek nie pozwala na to, żeby posłuchać. To jest największa przeszkoda. Większej przeszkody nie ma. Ta przeszkoda przewija się przez wszystkie rzeczy na tej ziemi, gdzie jest tylko nauka. Można powiedzieć. A w życiu chrześcijańskim jest ona jeszcze mocniejsza. Dlaczego? Gdyż chodzi tu o wieczność. A diabłu chodzi o to, żeby tylko człowieka zwieść, zniszczyć i z tej klasy wygonić. My wiedząc to, naprawdę musimy do tego przyłożyć całą pilność, abyśmy rzeczywiście wołali o to od samego ranka po sam wieczór, Panie, ucz mnie, żebyśmy nie wychodzili, żebyśmy dali się uczyć. Rzeczy, które kiedyś już mogliśmy słyszeć, rzeczy, których uczył nas Pan, one muszą cały czas funkcjonować. To nie jest tak, że mamy nowy rok, nowe rzeczy, a tamtych już nie musimy pamiętać. Są pewne zasady, są pewne lekcje w życiu chrześcijanina, których musi się nauczyć raz na zawsze. Pewne rzeczy fundamentalne, o których pisze Paweł. One muszą już iść przez całe jego życie. Ale następnych lekcji budowania na tym fundamencie człowiek uczy się przez całe swoje chrześcijańskie życie. Tylko ważne jest to, żeby nie był krnobrny wobec Ojca. Żeby nie był krnobrny jak Izrael wobec tego Ojca, który mówił do niego, po to byłeś tam, bo ja cię tyle lat uczyłem. Po to chodziłeś po tej pustyni, gdyż musiałeś coś zrozumieć. Ci ludzie, wiemy dobrze, niektórzy przepłacili za to życiem, że byli krnobni.
pysznie. Dzisiaj ta krnobrność w życiu chrześcijanina objawia się w różnych rzeczach. Ja wiem, że w moim życiu i każdy z nas zna swoje życie. Ja nawet kiedy to teraz z wami się dzielę, to wiem, że to jest wielka sprawa, ale w każdym z nas objawia się to różnie. To może się objawiać nawet w takich nieraz dyskretnych sprawach. Kiedy rzeczywiście robimy coś, co mamy świadomość, że już wychodzi ponad Bożą wolę. Naprawdę. Nieraz jest tak, że robisz coś. Nieraz jest tak, że po prostu nie posłuchasz nawet Bożego Słowa, w pewnej nawet nieraz drobnej rzeczy. Wiecie, ja tutaj mówię troszeczkę ogródkami, ale nieraz, tak jak dzisiaj powiedziałem rano, pewnej osobie, mówię, odpowiedzialność jest w nauczaniu. I to, że tutaj przed wami siedzę, mam świadomość tego. Jakąś. Mam nadzieję, że Pan mnie jeszcze dalej będzie tego uczył. Ale naprawdę olbrzymia odpowiedzialność jest. Dlatego to jest przeznaczone też dla braci. Ta rzecz. Ale też dla tej odpowiedzialności, żebyśmy rzeczywiście stojąc w tej nauce. Wielu dzisiaj ludzi wchodzi w tą naukę. Bardzo łatwo wchodzi w tą rzecz nauczania. Po prostu uczenia i sprawiania po prostu, żeby drugi człowiek zrobił to, co gdzieś mi się wydaje, że tak ma być. To jest bardzo wielka odpowiedzialność. Naprawdę. To jest rzecz, którą musimy stać najpierw przed Panem Bogiem, zanim cokolwiek drugiej osobie napiszemy. Macie coś takiego, że jak piszecie nawet SMS-y pouczające, to macie coś takiego, że za chwilę Bóg was sprawdza? Wiem, że macie. O tym rozmawiałem z pewnym bratem ostatnio. Naprawdę. I to mamy, to przeżywamy. Że nawet takie, może powiedziałby ktoś, krótkie wiadomości tekstowe sprawdzają nas, czy rzeczywiście się tego trzymamy. Czy rzeczywiście tacy jesteśmy, jak piszemy. Czy przy tym wytrwamy, co piszemy, bo mówimy nieraz piękne słowa i chwała Bogu za to, że mówimy piękne słowa. Ale uważajmy, bo to jest odpowiedzialność przed Bogiem. Bo Bóg ćwiczy nas cały czas. Naprawdę. To jest prosta sprawa. Wielu z nas myśli sobie, ja to wiem, ja to rozumiem, przecież my to wszystko wiemy, ale naprawdę popełniamy te błędy. Kiedy przypatrujemy się wszyscy z boku temu, możemy stwierdzić, że naprawdę robimy to i powielamy to cały czas. Naprawdę, kiedy patrzę na swoje życie, na życie innych, widzę, jak po prostu to powielamy. Powielamy coś, że coś już wiedząc, po prostu wracamy do tego. Dlaczego? Bo często właśnie widzę w nas błąd. Widzę w nas właśnie to coś, co było w Izraelu. W jakimś tam wielkim stopniu. Ale ja widzę to w nas nieraz. Naprawdę, widzę to w sobie. Widzę to, że nieraz po prostu jest tak, że jesteśmy krnobrni, że jesteśmy oporni, że ktoś nam coś mówi, a my mamy już od razu opór, że wychodzimy nieraz poza szereg, a później jesteśmy zdziwieni. Panie Boże, dlaczego to na mnie spadło? A czy pytałem się Pana Boga, czy rzeczywiście mam to robić? Czy jestem gotowy do tego? Czy mam w tą stronę iść? Czy rzeczywiście trzymałem się w każdej chwili tej rzeczywiście próby, która była na ten czas, żeby następną próbę Bóg mi dał i żebym przy niej wytrwał? Przy nim wytrwał w tej próbie? To jest bardzo ważne, naprawdę. Ja tylko ku przypomnieniu się z wami tym dzielę, ale widzę to po prostu. I o to się też modlę, dla siebie i dla innych. Żebyśmy uważali, bo to jest bardzo ogromna odpowiedzialność. Bardzo, bardzo ogromna odpowiedzialność. Kiedy na przykład słucham tego, co jest też mówione, to wiem i naprawdę, czy modlimy się w tym czasie o mówiącego. Wiecie, to jest coś, co też jest ważne. Czy w tym czasie, kiedy ktoś mówi do nas, jakąś naukę nam głosi, czy w tym czasie modlimy się o mówiącego? Może modlimy się później i niech nam Bóg w tym błogosławi. Nie mówię akurat o jakiejś regułki. Nie chcę mówić jakiejś regułki. Chcę tylko pokazać to, że to jest bardzo wielka sprawa. Że nauczanie drugiej osoby życia w pobożności, w świętości, w czystości jest bardzo wielką, odpowiedzialną sprawą. Dlatego wchodząc w to, musimy z jednej strony jako mówiący mieć świadomość tego, że zdamy sprawę przed Bogiem i z tego wszystkiego, jak pisze Jakub, odpowiemy przed Bogiem. Ale dwa, że jeśli człowiek staje przed nami i mówi to i wydaje nam się, że ten człowiek już mówi do nas tyle lat, ale jeśli wstaje w nauce i mówi w Słowie, posługując się autorytetem Słowa Bożego i staje w miejscu głoszenia poselstwa Chrystusa, to wiedzmy o tym, że ten człowiek również bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. To już nawet, to jest, można powiedzieć, to nie jest sam człowiek, ale staje w miejsce Chrystusa. Więc tak czy inaczej zapłatę odbierze. Taką czy też inną. Naprawdę tutaj sprawa jest poważna. Dlatego niech Pan nam da więcej wołać, więcej się modlić i więcej słuchać Jego głosu.
I chwała Bogu za to, że możemy to czynić, że możemy być w tej szkole. Chwała Bogu za to. Ja dziękuję Bogu za to. I jestem z tego powodu niezmiernie Bogu wdzięczny, że naprawdę już daje iść dalej, kiedyś słucha się to słowo. I tak jak ostatnio mogliśmy tego powiedzieć, na koniec powiem w samochodzie jako świadectwo, że często patrząc na nas, na siebie nawzajem, gdzieś na nasze twarze, często tracimy zachętę. Często pewne myśli nawet umykają człowiekowi mówiącemu. Dlatego nawet ważne jest to, żebyśmy byli zachęceniem dla ludzi, którzy chcą się podzielić Chrystusem. To jest takie moje przeżycie, którym się dzieliłem w samochodzie. Że nieraz jest tak, siedzimy, słuchajcie, siedzimy tutaj w zgromadzeniu i nieraz jest tak, że ważne jest to, żebyśmy nawet ale tak szczerze, pomodlili się do Pana. Panie, pomóż mi, żebym był błogosławieństwem dla mówiącego. Żeby ten mówiący, patrząc na mnie, bo przecież nie będzie mówił z zamkniętymi oczami. Żeby patrząc na mnie, żeby doznał zachęty. Chyba, że rzeczywiście gdzieś kręci. Ale jeśli mówi słowa prawdy, jeśli służymy słowa prawdy, to bądźmy zachęceniem dla siebie nawzajem. I doznałem czegoś takiego, że słuchałem i nieraz doznajecie tego. Ja akurat może więcej z racji tego, że nie mogę być tak jak wy na zgromadzeniach. Ale słucham tego gdzieś i doznaję tego błogosławieństwa Bożego. Słuchajcie, że mamy naprawdę olbrzymie błogosławieństwo Boże. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, wiem, że również rzeczy spływają z zewnątrz, że możemy słuchać czy tego brata z zewnątrz, ale tak często Bóg nam to daje tutaj. Naprawdę, daje nam to tutaj. Chwała Bogu za tych braci. Chwała Bogu też za to, co tutaj słyszymy. Chwała Bogu za to. Ale nieraz po prostu my nie bądźmy przeszkodą temu Panu Bogu. W tym Panu Bogu. Bądźmy naprawdę, niech nasze oblicza nieraz wyrażają to. Pozwólmy Panu, żeby to słowo, kiedy nawet jest już w tym momencie głoszone i rzeczywiście doznajemy tego. Słowo Boże, rzeczywiście słowo, którym widzimy, rzeczywiście jest to słowo potwierdzone tą księgą. To rzeczywiście bądźmy wsparciem dla tego, który się dzieli. Bo naprawdę olbrzymia łaska. Nieraz podskoczyłem w domu z radości. Nieraz podskoczyłem, nie dwa, słysząc to słowo z magnetofonu. I mówię, Boże, nieraz jest tak, dlaczego tak jest? Nawet modlę się w tej sprawie. Zdejmij z nas nasze oblicza, doświadczenia. W tym czasie, kiedy jest mówione Twoje słowo, doświadczenia mamy różne. Naprawdę ludzie z wielkich bitew przychodzą na społeczność. Z wielkich doświadczeń, prawda. Ale w tym momencie, Panie, pozwól nam to ściągnąć, abyśmy byli błogosławieństwem dla siebie nawzajem, zachęceniem, żeby nasze oblicza jaśniały, jak Twoje oblicze, kiedy rozmawiałeś z Ojcem. Jest to ważne. Żebyśmy naprawdę byli dla siebie, bo błogosławieństwo Boże jeszcze wtedy obficie będzie mogło spływać, bo wtedy ćwiczenie nasze, dla nas ćwiczenie, będzie korzystniejsze. Wtedy Ojciec będzie mógł nam jeszcze więcej przekazać. Prosty przykład, znacie go wszyscy. Co się dzieje z dzieckiem, kiedy rzeczywiście ono wierzga na kolanach? Co się dzieje z rodzicem? Czy może przekazać temu dziecku jakąś informację, kiedy to dziecko biega mu po kolanach i tylko patrzy, gdzie tu uciec? Nie, ale kiedy to dziecko patrzy, siedzi i patrzy. Siedzi i cieszy się, że może siedzieć na tych kolanach. W tym czasie, właśnie w tym czasie, kiedy siedzi na kolanach i się cieszy, że może na nich siedzieć, to wtedy rzeczywiście aż rodzic się raduje, że może do tego dziecka mówić i przekazuje mu jak najwięcej. I taki jest nasz ojciec, daleko więcej, nawet idący. I się raduje. I chwała Bogu za to. To chciałem wam powiedzieć i tym się chciałem z wami podzielić, bo to naprawdę chodzi, od wielu już dni chodzi za mną. Żebyśmy naprawdę mogli dla siebie być wsparciem. Te ciała bardzo często chcą wyrażać co innego. Pamiętacie tą kartkę, kiedy, jak właśnie też ostatnio sobie przypomniałem, którą pisaliśmy parę lat wstecz. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Kto to jest Jezus Chrystus dla ciebie? Pamiętacie, jakie tam były wyrazy? Te kartki były jak psalmy. Nawet dalej, bo to idące poza przymierze. Nowe przymierze, można powiedzieć, w nowym przymierzu chodzący ludzie to pisali. Naprawdę, że tam było, tętniło to życie, a nieraz to ciało blokuje. Jest po prostu taką puszką, która nieraz nie pozwala się wydostać. Dlatego Pan nam pozwala się wydostawać. Naprawdę, chwała Bogu za to, że nie pozwala, żeby nas puszka ograniczała. Że pozwala nam się wydostawać. Chwała Bogu za to. Nic nie może nas ograniczyć, jeśli Duch Święty napełnia nas. Jeśli Duch Święty widzimy, że może działać przez mówiącego, to bądźmy radośni, bądźmy szczęśliwi.
Chyba, że rzeczywiście coś jest nie tak, sprawdźmy to Słowie Bożym. Wtedy podejdźmy do tego brata i powiedzmy, bracie kochany, powiedz, czy tak, ale to również musi być na zasadzie miłości i tego, żebym najpierw przemyślał to, czy dla tego brata nie będę uderzeniem. Czy dla tego brata nie będę jakimś po prostu jakimś takim polem, gdzie będzie mógł wróg podejść. W tym wszystkim musi działać miłość. Naprawdę, musi działać piękna, chrystusowa miłość. Bądźmy jak uczniowie przy Chrystusie, uczący się. Naprawdę i dalej idący, kiedy On już poszedł i dał Ducha Świętego. Wiele się mogli nauczyć i wiele my możemy się nauczyć. Wiele lekcji przed nami, jak najwięcej z nich korzystać. Nawet nieraz, wiecie co zauważyłem? Się rozgadałem, ale wiecie co zauważyłem? Zauważyłem, że sobie 3 razy wysłuchaj sobie tego samego kazania. 4 razy jak nie wchodzi, 5 razy. I wtedy rzeczywiście zobaczymy, jak Słowo Boże naprawdę rozradowuje. Następne rzeczy cię radują. Z tego kazania widzisz, jak ono naprawdę działa. I radujmy się Słowem. Czy Ojciec tego nie chce, kiedy do nas mówi? No radować się tym. Biegniemy dalej do jakiejś rzeczy. Pójdź, pobiegnijmy sobie właśnie z tym Słowem. Słuchając je. Ludzie w świecie cały czas kodują się różnymi informacjami. Słuchawkami niektórzy chodzą na uszach, mam wrażenie, że 24 na dobę. A my... Bo mamy takie naprawdę piękno, takie ćwiczenie Ojca. Ćwiczenie już nie dla ziemi, ale na wieczność. Wyciągajmy z tego ćwiczenia jak najwięcej. Naprawdę wysiewajmy jak najwięcej z tych Bożych lekcji. Naprawdę, zachęta ogromna. Zachęcajmy się tym. Bracie, siostro, ile wyssałeś z ostatniego kazania? Ile ci udało się wyssać? Ile wziąłeś? 100%? Super. Wiemy, że to bardzo trudne zadanie, ale w Chrystusie możliwe. I to jest ważne. Naprawdę. I też właśnie po to mamy to Słowo Boże, żebyśmy mogli nim żyć. Po to możemy je czytać. Czytajmy jak najwięcej. Słuchajmy, naprawdę. Z powrotem wróciłem, powiem wam szczerze, że do Ewangelii Jana. I słucham. Jestem tak się rozkoszuję. Z powrotem naprawdę rozkoszuję się. To nie znaczy, że jakby nie słuchałem jej ostatnim czasem, ale tak udaje się po prostu, że na okrągło. Leci, znowu leci. I widzę po prostu, jak to mnie w środku cieszy. Jak to mnie cieszy. Jak to mnie raduje. A później słyszę to w kazaniu. I czuję właśnie, jak to słowo, które tak wcześniej mogłem słuchać, po prostu raduje moje serce. Jak mi się to łączy. Jak to rzeczywiście idzie przez to, co mówił Chrystus. I dzisiaj, kiedy mogę to słyszeć, myślę sobie, Jezu, żyjesz, mówisz, przemawiasz, jesteś taki namacalny. Chwała Bogu za to. Amen.